Piątek 23 grudnia, Mateusz Chłystun, dzień dobry, kłaniam się Państwu i zapraszam na Rzut na Mapę, nasz cotygodniowy przegląd najważniejszych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. U nas przygotowania do świąt, świąteczna atmosfera, a za naszą wschodnią granicą obawy o to, że święta, które zbliżają się, bo za naszą wschodnią granicą w większości mieszkańcy Ukrainy świętują je nieco później niż my, że będą to święta zimne i ciemne. Braki w dostawach prądu to już niemal chleb powszedni w całej Ukrainie, w tym także w stolicy. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia w Ukrainie to oczywiście ciężkie walki w rejonie Bachmutu i próba odzyskiwania kolejnych miejscowości na wschód i południe od miasta. Najważniejsze wydarzenia, o których mówi Ukraina w czasie czy też po mijającym tygodniu, to oczywiście wizyta prezydenta Zełenskiego w USA i w Polsce w drodze powrotnej do Kijowa. Oczywiście mowa o potężnym militarnym wsparciu dla walczącej Ukrainy. Wsparciu wartym $1 miliard. W tym samym czasie, kiedy prezydent Zełenski wybierał się do USA, Władimir Putin spotkał się z rosyjskimi dowódcami wojskowymi i ogłosił zniesienie limitów w finansowaniu rosyjskiej armii i wyposażenie na nowo żołnierzy, którzy biorą udział w nazywanej, tak zwanej przez Kreml specjalnej wojennej operacji. Między innymi o tym wszystkim będę rozmawiał dzisiaj z Państwa i moim gościem w Rzucie na Mapę, a jest nim dr Anna Urculenko z Zakładu Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry, kłaniam się pani doktor. Witam serdecznie. Pani doktor, no właśnie, myślę, że ten program dziś powinniśmy zacząć nie od rzutu na mapę Ukrainy, ale na mapę świata. Waszyngton to było miejsce, w którym zapadły bardzo ważne, najważniejsze być może decyzje dla przyszłości Ukrainy. Jak pani ocenia wagę tej wizyty prezydenta Zełenskiego w USA? To zadeklarowane wsparcie będzie rzeczywiście realnym wsparciem w drodze do zwycięstwa Ukrainy? Tak, myślę, że tutaj wszelkie epitety, które są superlatywami, pasują do tej wizyty i jej efektów. Rzeczywiście mówi się o przełomowej wizycie, o historycznej wizycie, o triumfie prezydenta Zełenskiego. I gdybyśmy mieli spojrzeć bardziej szczegółowo na tę wizytę, to ona niewątpliwie miała za cel kilka zadań do zrealizowania przez prezydenta i wydaje się, jak oceniają to eksperci, wszystkie one zostały uskutecznione, zrealizowane. Wiadomo, ten wymiar symboliczny tutaj znajduje się na pierwszych szpaltach wszystkich gazet świata, które porównują wizytę Zełenskiego do wizyty Winstona Churchilla, która odbyła się 81 lat temu i też miała ogromne znaczenie dla przebiegu II wojny światowej. A również analizowane jest szczegółowo przemówienie Zełenskiego przed Kongresem Stanów Zjednoczonych i odbiór tego przemówienia zarówno przez kongresmenów, jak i przez naród amerykański. Ale jeżeli mówimy o konkretnych, wymiernych skutkach tej wizyty, to rzeczywiście na Ukrainie wkrótce ma się pojawić słynna bateria Patriot, już wyczekiwana, wyglądana, proszona przez rząd ukraiński od wielu miesięcy. Ale też, jak mówią eksperci, tam gdzie jeden Patriot, tam i wiele, tak? Czyli kolejne dostawy właśnie tej super nowoczesnej i super takiej, można powiedzieć, sprawdzonej już broni przeciwlotniczej i przeciwrakietowej mają się znaleźć w Ukrainie. No właśnie, pani doktor, ale na te deklaracje Władimir Putin odpowiada, że system Patriot, no oczywiście należy te informacje, te słowa wziąć przez duże siły, to, ale Władimir Putin mówi, że to system przestarzały, że system rosyjski, radziecki, S-300 poradzi sobie z tym dozbrojeniem Ukrainy. Jak pani myśli, jaka może być odpowiedź Rosji, jaka może być odpowiedź Kremla na te deklaracje Ameryki? No cóż, myślę, że właśnie te wypowiedzi Putina to jest ta odpowiedź. Tak, to już widzieliśmy wielokrotnie, a kolejne straszaki wypowiadane przez przedstawicieli Rosji w odpowiedzi na dostarczanie przez Stany Zjednoczone czy przez tak zwany zbiorowy Zachód nowoczesnej broni na Ukrainę. Kiedy zostały dostarczone HIMARSy, no to wówczas również przywódcy Rosji straszyli, że one wszystkie zostaną wyłuskane przez, prawda, broń czy artylerystów rosyjskich, 2 migi. No to widzimy, że tak się nie stało. Myślę, że tutaj podobnie. Owszem,
Wiemy, że ten system Patriot pochodzi z lat 70., przepraszam, ale też, jak podkreślałam, eksperci, był nieustannie modyfikowany, unowocześniany i dzisiaj stanowi przykład najbardziej nowoczesnej i skutecznego wyposażenia armii Stanów Zjednoczonych, czyli w ogóle na świecie. Sądzę, że oczywiście rosyjskie S-300 są dosyć skuteczne w tym względzie, że one nie są wyłącznie narzędziem przeciwlotniczym czy też przeciwrakietowym, ale też w razie czego operują pociskami ziemia-ziemia. Akurat Patriot tego nie potrafi, ale też, jak znowu powołam się na ekspertów, twierdzą, że każda broń, która służy wyłącznie do obrony, też może być bardzo skutecznym narzędziem ataku. Pani doktor, pojawiły się informacje, którym co prawda przeczy dziś Korea Północna, o tym, że z Korei Północnej właśnie dostarczono broń grupa Wagnera, można to chyba nazwać prywatną firmą wojskową Rosji, zakupiła właśnie broń, egzemplarze broni na swoje wyposażenie. Co to może oznaczać, takie dozbrajanie tej prywatnej grupy, te słowa Putina o tym, że no, S-300 będą próbowały zwalczać systemy Patriot? Rosja szykuje kolejne duże uderzenie na Ukrainę, według pani? Niestety wszystko wskazuje na to, że tak. Tutaj nie tylko zakup tej broni, o której pan wspomniał, również ruchy armii rosyjskiej na terenie Białorusi, również przesuwanie się armii rosyjskiej na terenie okupowanym Donbasu i tak dalej. Wszystko wskazuje na to, że Rosja szykuje kolejny zmasowany atak na Ukrainę, który prawdopodobnie wedle słów ekspertów nastąpi w lutym lub marcu. Czyli równo rok po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od czego to może zależeć, pani doktor? Rosjanie czekają na zakończenie zimy, na lepsze warunki atmosferyczne. Jak to rozumieć, ten krok i te zapowiedzi, że to może być przełom lutego i marca, tak jak rok temu? Tak, no niewątpliwie chodzi o warunki pogodowe, czyli przemarznięta ziemia bardziej sprzyja właśnie podejmowaniu ataków i przesuwaniu wojsk, ale też eksperci zwracają uwagę, że właśnie kończy się druga fala mobilizacji w Federacji Rosyjskiej, ponieważ jest planowany atak z terenów Białorusi, ale prawdopodobnie bez udziału armii białoruskiej, Rosjanie mogą liczyć wyłącznie na własne siły składu osobowego. Stąd potrzebują właśnie dodatkowych po prostu ludzi w wojsku. Teraz też wygląda na to, że już nie rzucają bezpośrednio zmobilizowanych z komisji poborowych od razu na front, tylko jakiś czas dają sobie na to, by je przeszkolić. Więc prawdopodobnie jest to czas szkolenia tych zmobilizowanych żołnierzy. Oraz znowu eksperci podkreślają, że trwa jakby opustoszanie magazynów broni, czołgów i tak dalej. Czyli to, co zalegało czy znajdowało się wcześniej w magazynach, jest obecnie remontowane i szykowane do użycia. Pani doktor, pani wspomniała o Donbasie. Zerknijmy teraz na mapę właśnie. Ja mówiłem na początku programu o Bachmucie, o tym, że tam no, od kilku dni słyszymy doniesienia o najbardziej krwawych, najcięższych walkach obecnie w Ukrainie. Co wiadomo o sytuacji? Po pierwsze cywilów, a po drugie o sytuacji wojskowej, bo według bardzo różnych źródeł Rosjanie no, są wypychani przez Ukraińców na wschód od Bachmutu, prawda? Zacznijmy może od sytuacji cywilów, która jest niewątpliwie dramatyczna. Oglądałam dzisiaj taki najświeższy reportaż z działalności wolontariuszy, którzy dostarczają tam jedzenie, a jednocześnie namawiają tych, którzy jeszcze pozostali, do ewakuacji. Miasto jest zbombardowane, to znaczy to nie są jeszcze ruiny, ale tak naprawdę tak jak właśnie świadczą o te zdjęcia, no, właściwie prawie każdy dom jest uszkodzony. Tam, gdzie są to domy jeszcze ocalałe, można znaleźć mieszkańców. Zaskakujące są sytuacje, ale są, że nie wszyscy chcą wyjeżdżać. Zapewne mają swoje powody, też nie do końca ich zdradzają. Więc wygląda tak, że jeszcze jakaś część ludności, być może nieliczni, pozostają. Wolontariusze o nich dbają, dostarczając tam jedzenie.
Natomiast sytuacja wojskowa jest niewątpliwie dramatyczna. Tutaj należy oczywiście się cieszyć z sukcesów osiąganych przez armię ukraińską. Natomiast tak mogę powiedzieć, że oglądając swój, przepraszam, Facebook, widzę coraz więcej zdjęć młodych ludzi z czarnym kirem. To znaczy, że wśród moich znajomych coraz więcej ludzi pisze o tym, że zginął mój znajomy, mój kolega z zakładu, mój brat, mój syn. Czyli wygląda na to, że giną tam nie tylko rzucani na przemiał, właśnie zmobilizowani, czy też w ogóle żołnierze armii rosyjskiej, ale też, choć nie są ujawniane, to jednak oficjalnie ujawniane, to jednak straty armii ukraińskiej są również bardzo poważne. Pani doktor, a jak może być odebrany ten ruch? Bo miałem taką publikację w rękach niedawno, która mówiła o tym, że tak naprawdę są dwie opcje, jeśli chodzi o wizytę prezydenta Zełenskiego za oceanem. Dwie opcje wśród żołnierzy, że jedni, ci, którzy walczą na froncie, mówią, no, dlaczego wyjechał tam, a nie przyjedzie do nas, nie zobaczy, w jakich warunkach jesteśmy tutaj. Co prawda prezydent Zełenski odwiedził niedawno Bachmut, a druga opcja wśród tych w tej samej grupy jest taka, że opinia dominuje w ten sposób, taka, że jest to dobry ruch, że tylko tam, na poziomie dyplomatycznym, można osiągnąć wsparcie, realne wsparcie zbrojne dla Ukrainy. Jak pani myśli, których głosów jest więcej? Czy rzeczywiście może być tak, że te opinie o tym, że ten wyjazd był niepotrzebny, też gdzieś się pojawiają wśród żołnierzy? Szczerze mówiąc, nie słyszałam o takich opiniach, ale to oczywiście możliwe jest. Tak? Ukraińcy szczycą się tym, że są narodem demokratycznym i pluralistycznym, więc na każdy, czasami nie tylko się szczycą, ale i ubolewają na tym, że na każdą sytuację mają kilka bardzo czasami odmiennych opinii. Ale z tego, co ja czytałam, oglądałam i tak dalej, to oczywiście przeważa jakby poparcie dla działań prezydenta Zełenskiego, ponieważ myślę, że każdy Ukrainiec sobie zdaje, jak bardzo losy tej wojny, stąd i losy Ukrainy, są zależne od zachodniej pomocy, w tym przede wszystkim pomocy Stanów Zjednoczonych. Ale też właśnie chciałabym zwrócić uwagę na to połączenie wizyty prezydenta Zełenskiego w Bachmucie i następnego dnia jego przeniesienie się wręcz do Waszyngtonu. Tak jak uważałam, że jego speechwriterzy to są nader utalentowani ludzie, to teraz sądzę, że menedżerowie jego polityki wyjazdowej to są geniusze, ponieważ oglądałam jego wystąpienie w kongresie i widziałam niesamowite, ogromne poruszenie kongresmenów Stanów Zjednoczonych, gdy Zełenski wręczył im flagę podpisaną jeszcze wczoraj przez żołnierzy ukraińskich z Bachmutu i przekazał im słowa tychże żołnierzy z podziękowaniami oraz prośbą o pomoc. Sądzę, że to takie zaplanowanie to jest majstersztyk i wzór prowadzenia polityki w czasie wojny. Panie doktor, przesunąłem mapę w rejon na północ od Kijowa. Te szare obszary przypominają nam o miejscach, w których obecni byli Rosjanie krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji, ale stamtąd zostali wyparci przez ukraińskich żołnierzy. Pani o tym też wspominała, że na Białorusi Rosja wciąż gromadzi sprzęt. Dzisiaj pojawił się w sieci film opublikowany przez białoruski resort obrony, gdzie widać rzeczywiście gromadzenie systemów rakietowych TOR na Białorusi. One mają być rozlokowane. Niedawno pojawiły się też informacje o tym, że ograniczono dostęp do części obwodów blisko granicy z Ukrainą właśnie na północ od Kijowa. Czy to jest rzeczywiście kolejna oznaka tego, o czym pani wspominała, że być może szykuje się kolejne natarcie Rosji na Ukrainę, ta druga odsłona inwazji na przełomie lutego i marca? Prawdopodobnie tak. Dzisiaj słuchałam jednego z najbardziej uznanych i znanych ukraińskich ekspertów, Olecha Żdanowa, z którego opinią bardzo się liczę i on niestety mówi o tym, że wszystko wskazuje na to, że Rosja szykuje kolejny atak na Ukrainę ze strony Białorusi, prawdopodobnie w lutym lub w marcu.
Wskazuje na to wiele, to o czym pan powiedział, tak, czyli gromadzenie różnego rodzaju uzbrojenia oraz również pojawianie się tam coraz większej ilości żołnierzy. Oleg Żdanow mówi o tym, że Rosja planuje tam zgromadzić około 50 do 70 tysięcy żołnierzy i wtedy podejmie właśnie próbę zaatakowania terytorium ukraińskiego. Te obwody, o których pan wspomniał, to są te same obwody, z których Ukraina została zaatakowana w lutym tego roku. A jednak cel, jak mówią eksperci, może być inny, bo już nie ma takich ambitnych, nazwijmy to w cudzysłowie, planów zdobycia Kijowa w 3 dni. Natomiast na pewno jest plan skucia sił armii ukraińskiej na odcinku białoruskim, co oczywiście w zamiarze Kremla ma ułatwić, nazwijmy to tak, przesuwanie się armii rosyjskiej na wschodzie i południu Ukrainy. Pani doktor, pozostawmy na chwilę te wojskowe, wojenne, smutne historie i wnioski i przewidywania. Chcę panią zapytać na koniec, ponieważ dzisiaj szykujemy w Polsce święta. Większość naszych wschodnich sąsiadów będzie świętować Boże Narodzenie nieco później niż my. Ale chcę zapytać o duszę ukraińską, jakkolwiek to zabrzmi, ponieważ widziałem takie zdjęcie z Bachmutu sprzed kilku dni, z Bachmutu, który jest zrujnowany. Zdjęcie starszego małżeństwa, które na takim wózeczku do zakupów ciągnęło niewielką, malutką choinkę, którą pewnie przystroili w domu tym, co im zostało. Jak to jest, mimo tej wojennej zawieruchy, mimo tych strasznych okoliczności, tej niewiedzy o tym, jak będą wyglądały kolejne godziny, dni, mimo to Ukraińcy nie zamierzają się poddawać, zamierzają spędzić jak te święta tak jak zawsze, jak co roku? Tak, absolutnie tak. Tutaj wiele można powiedzieć i wiele wzruszeń mogłabym państwu przekazać, które są związane właśnie z tą historią, czy historiami takiego sprzeciwu, czy niezłomności Ukraińców, nie tylko teraz w czasie przedświątecznym, ale i w trakcie trwania tego konfliktu. Ale rzeczywiście za każdym razem, gdy słyszę taką historię, gdy ktoś na przykład remontuje swój dom, pomimo tego, że kilkadziesiąt kilometrów dalej spadają pociski, a ktoś dba o najbliższych, albo też po prostu o sąsiadów, albo nawet o ludzi nieznanych wcześniej sobie, za każdym razem odczuwam ogromne wzruszenie i oczywiście podziw dla tych ludzi, którzy w tak trudnych, niekiedy strasznych warunkach potrafią dać siebie nie tylko wszystko, ale jak się wydaje z tej naszej polskiej perspektywy, coś ponad wszystko. I rzeczywiście mam wrażenie, że siła ducha i to światło w Ukraińcach staje się coraz większe i coraz intensywniejsze, nawet pomimo tych ciemności, które bardzo często ogarniają ten kraj z powodu rosyjskich ataków. Pamiętajmy o tym, proszę państwa, przy świątecznym stole jutro, kiedy będziemy dzielić się opłatkiem. Dziś gościem Rzutu na Mapę była pani dr Anna Ursulenko z Zakładu Ukrainistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny Rzut na Mapę za tydzień. W imieniu całej redakcji, całego zespołu życzę państwu spokojnych, zdrowych świąt, pokoju za naszą wschodnią granicą. Do usłyszenia.